Yo, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w modyfikację do Gothica, a w dzisiejszym odcinku będziemy chcieli zdobyć patelnię. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba, a strażnicy nie będą cię niepokoić. Zainteresowany? Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten Glade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Pewnie. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o złamaniu danego słowa. Jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się to dla ciebie za dobrze. Wierz mi. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. O, dobra. I masz tą patelnię? Muszę iść. Jak? Kupię się patelnię, Betsy. Ja nie ogarniam, jak się tutaj kupuje rzeczy, ale no, chyba ogarnąłem dobrze. Obrażenia. Ponoć, czym większa inteligencja, tym większe obrażenie zadajemy zwojami, magią ogólnie. A inteligencję muszę zwiększyć poprzez czytanie ksiąg i tak dalej. No, ciekawe rozwiązania, ciekawie. Nie masz jeszcze wina? Pokaż mi. Pokaż mi. Wybierz. Jedno. Muszę iść. Jak sobie? Dobra. Dzięki, koleś. Grabie się sprzedadzą mimo wszystko. I ta roślina. Dzięki koleś, że mnie nie zaatakowałeś. Dobra, w pierwszej kolejności to chyba pójdziemy do tamtego farmera, damy mu to wino i powiemy mu, żeby się tam wstawił za nas. Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. A komuż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Postaram się, by Lobart usłyszał o tobie same dobre rzeczy. No, tak, dobre rzeczy, a ty będziesz pijany i będziesz to mu wszystko mówił i to będzie mu świadczył, że ja tobie przynoszę alkohol i cię rozpijam w miejscu pracy, czyli raczej nie będzie zadowolony z tego faktu. Co ty tam robiłeś, co? Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? Okej. Oto twoja patelnia. Dobrze, wypróbujmy ją. Będziesz próbowała patelni. Hej. Takie dwuznaczne. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie. Ale zapytaj moją żonę. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie,
Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. 40 sztuk złota. Dobra. Daj mi to ubranie. Tak, mój chłopcze. Uczciwość zawsze popłaca. Proszę. Dzięki, dzięki, koleś. W końcu teraz będziemy mieli coś, cokolwiek na sobie. Gdzie tylko to znajdę. Dobra, jest moc. Dużo to nam pancerze i tak dalej nie daje, ale... Co ja mogę jeszcze chyba tutaj podejść? Farmer... A nie, wino. Tam są te cholerstwa jedne. Z którymi chyba raczej nie chciałbym się bić, bo to są chyba już normalne, nie? To nie są już małe. I raczej nie dałbym im rady. Mniejsze. Yo, Greg. Yo, Greg. Ja cię znam osobiście, ha, ha, ha. Okej. Polna bestia. Dobra. Co bądź robimy zapis numer 9 i idziemy do miasta. Nareszcie. Swoją drogą jestem tak trochę napalony na tę modyfikację. Tak mroczne tajemnicy, trochę tak z niechęciem już jak przechodziłem do końca, to nie spodziewałem się, że tak szybko mnie coś zainteresuje z modyfikacji do Gothica dłuższych, żeby mnie robi tylko let's playa, ale... Stać! Jesteś jednym z pomocników z farmy Lobarta? Nigdy cię tu nie widziałem. Od niedawna pracuję dla Lobarta. Co sprowadza cię do miasta? Mam przepustkę. Wygląda na oryginał. Możesz przejść. Dzięki, koleś. Strażnik miejski. Stój, nieznajomy. Jestem Lothar, królewski paladyn i skromny sługa naszego pana Inosa. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadania informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących w mieście. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad, o ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają? Tak. Z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. No dobrze. Opowiedz mi o przepisach panujących w mieście. Po pierwsze, dostojny paladyn Lord Hagen rezyduje w Górnym Mieście wraz ze swoimi wojskami. Dlatego jedynie poważani obywatele mogą tam wchodzić. Po drugie, ratusz w Górnym Mieście został przejęty przez paladynów, którzy założyli tam swoją główną siedzibę. Tylko paladyni i członkowie straży mogą wchodzić do środka. Po trzecie, ktokolwiek zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi się oczyścić z zarzutów przed dowódcą straży. Coś się zmieniło. Jakieś pytania? Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Jak mogę zostać obywatelem miasta? Teraz obywatelem miasta może być jedynie osoba posiadająca stałe zatrudnienie. Nie myśl jednak, że zostaniesz dopuszczony do Lorda Hagena, tylko dlatego, że jesteś obywatelem Corinis. Obywatelstwo daje ci prawo wstępu do Górnego Miasta. Nic więcej. Tylko członkowie straży mają wstęp do ratusza miejskiego. Nie zasłużył sobie na to. W sumie jeszcze, gdzie mogę znaleźć pracę, bo nie pamiętam. Gdzie mogę znaleźć pracę? Musisz zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów rezydujących w dolnej części miasta. A, dobra, już pamiętam. Jeśli zostaniesz przyjęty na praktykę,
automatycznie staniesz się obywatelem miasta. Jednak wedle pradawnej tradycji muszą się na to zgodzić pozostali mistrzowie. Jeśli chciałeś szukać pracy w dzielnicy portowej, zapomnij o tym. Mieszkają tam same najgorsze śmiecie. Najlepiej w ogóle unikać tego miejsca. Trudno mi w to uwierzyć. Okej. Muszę iść. Dopóki przebywasz w Korinis, możesz się czuć bezpiecznie. Nie może tak. Porządku w mieście strzegą teraz królewscy paladyni. Wierzę w to. No, dzięki, Lothar. Porozmawialiśmy z tobą. Obywatel, obywatelka. Naprawdę, sama widziała. Muszę w co wierzyć. Nie może tak dalej. Ej, co ona miała na myśli, że widziała? Nikomu tego nie powtarzę. Nie wiem, ale ja wszystko słyszałem, ja wszystko wiem. Znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Jowa teraz. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Vatras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. Okej, ale ja nie chciałbym ci na razie póki co oddawać, ale mam list do ciebie. Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Nie wiem, czy mógł powiedzieć, ale od Kavalorna. Od Kavalorna, myśliwego. Kavalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Okej. Więcej. W wodnym kręgu. Aha, możesz mnie uzdrowić. W sumie czemu nie? Czemu nie? tylko czemu za każdym razem muszę ten... Możesz mnie uzdrowić? Nie są ograniczone. Przyjdź jutro. To jest taka moja uwaga, że jednak ta modyfikacja tak... Może nie tak jak Mroczne Tajemnice, ale ma takie momenty, że się tak dziwnie przecina. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w nagraniu. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Mam nadzieję, że to źle nie będzie wyglądało, aczkolwiek. Ale ja bym chciał iść na polowanie. Już mi lepiej. Ty chyba spudowałeś skóry, nie? Róbmy zapis kolejny. Wiem, że największe korzyści przynosiłoby kowalstwo i tak dalej, aby się tam u niego zatrudnił, ale ja mimo wszystko zawsze wolałem tutaj. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Cóż... Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Nie. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 50 wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach.
Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Aha, codziennie muszę mu 375 sztuk złota. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Nie masz złota? No nie mam złota. Chcę zostać... Zanim cię przy... Aha. Pokaż mi... Tak, nowości jakieś. Jakieś trofea masz, kurde. Ile ja mam tych sztuk złota? 131, czyli malutko. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Zasięg działania. Musiały pojawić się problemy. Wymagana siła. Dobra, chciałbym się u ciebie zatrudnić, ale widzę, że póki co nie mogę. Wcale mnie to nie dziwi. Ja pamiętam, że ktoś tam chciał, żebyś... Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Spójrz. Znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. No, no, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. No, dzięki. U ciebie byśmy mogli się nauczyć po walce, moglibyśmy się zatrudnić jako czeladnik. Tutaj podaje, że był ten alchemik. Dlatego jest ten alchemik. Prosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi. Awatres jak zawsze wkurzający. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. To chyba byłeś ty. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. O ludzie, jaki koncert tutaj jest. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw. Ale wy ładni jesteście. Zajmują królewscy paladyni. Każdy. I trosz mi tralala, Mike ding ding dong. Czemu ona w ogóle ma podlega surowej miecz? Karze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny lord André. Każdy mieszkaniec Korinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie. Wiecie co? Ja w tym momencie chyba będę kończył odcinek, więc zapraszam was do kolejnego odcinka, zagramy w modyfikacji do Gothica. Do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, pa!